Oszczarka przysłana do remontu. Sama góra, głowica, noga, postument jest nasz. Przysłana też piłka, bardzo źle ostrzona. Zęby odchylone do tyłu, nie ma kąta. Mimo że prawdopodobnie pochylenie głowicy jest prawidłowe, przez ciągły błąd ostrzenia mamy kąt natarcia minusowy. Zamiast 10 stopni prawdopodobnie minus 10 stopni. O, nie wiem dlaczego. Piernica 8, grubość, a nie 6. Ktoś nie otwierał instrukcji nigdy. Przypuszczam, że oszczarka będzie ostrzyć bardzo dobrze. Nie wymaga remontu. No oczywiście zrobimy remont. Przede wszystkim klientowi ją posprzątamy, wymyjemy, odświeżymy. No to co, spróbujmy ostrzyć prawidłowo. Tą samą oszczarką. No, ściernicę trzeba wymienić. Zacznijmy od tego pewno. Po tablicy prądowej wygląda, że oszczarka jest młodsza niż 2005 roku, a więc ściernice powinny być grubości 6 mm, Fi 150, twardość 60N. Tu jest 60L akurat, może to nie jest największym błędem, że jest troszeczkę miększa, ale skąd ta grubość 8 mm? To też nie jest największym błędem, można by i na 8 pracować, tylko trzeba pracować prawidłowo. Aha, ktoś ostrzył non-stop na sucho. Nie wiem dlaczego. Ta pompa się nigdy nie psuje. W środku ma wirnik z nierdzewki. Obudowę żeliwną. Powinna pracować 50 lat. A, błąd ustawienia był, tak? Dobra, lekko przyspieszymy w stosunku do X-a, bo jest duży luz, tak? Na... O, ściernica może pracuje blisko, bo się musi ułożyć. Sama się ułoży najlepiej. Luz mamy duży, tak? A przy tym... No, tak, jest ten luz. Ten luz nie stanowi problemu wzdłużny. Poprzeczny można skasować, bo on jest niebezpieczny. Znaczy on może powodować większy błąd podawania, bo palec popychacza w ten czas ma dużą tendencję przemieszczać się lewo-prawo i różnymi punktami może podawać. No to co, pracujemy. Chyba mamy naprawioną oszczarkę. No tak, nie smarujemy, oliwimy. Olej ma bardziej służyć puchaniu układu niż smarowaniu. Nakładanie tych smaru jest okropnym błędem. Z pyłem ze ściernicy powstaje nam pasta ścierna. Nie wolno tu nakładać smaru, należy często oliwić. Oliwa ma działać jako puczka. Nie wiem dlaczego nie jest pompa. Prawdopodobnie pompa jest sprawna. Uruchomimy pompkę i zaczniemy pracować na mokro.
Lejno tutaj. Zapowietrzona. Chyba po wielu, wielu latach zaczęła pracować. No i co, mamy piękne oszczenie. Piernica się ułożyła. Ząb książkowy. Piękny. Dosyć wysoki. Ale jak do końca chyba dobry, można obniżyć. Dajmy dwa obroty na niższy ząb. Ok, dobra. A może w trakcie pracy zajrzymy na krzywkę. O, krzywka idealna. Jedyny błąd brak oliwienia. Naklejany brud troszeczkę zmienia jej charakterystykę. Nowa. Wszystko co istotne w maszynie jest sprawne. Największą niesprawnością był człowiek, operator, który chyba nigdy nie otworzył instrukcji, bo wszystko wie. No nic, jak owczarka już się znalazła u nas, to musimy jej nadać estetykę. Główna robota to mycie wszystkiego i omalowanie. Nie wiem dlaczego nawet wrzuconka łożyska pracują idealnie jak nowe. I to jest 90% przypadków przysyłanych owczarek do remontu. Wymiana wahaczy bezsensowna. Tak. Wymiana krzywek, tak, bo krzywka jest zepsuta. A po prostu brak, a główną przyczyną jest brak elementarnej obsługi. Główną przyczyną jest niechęć zajrzenia do instrukcji, niechęć wykonania telefonu do nas. Owczarka robi tak. Tabliczka. Tutaj jest tabliczka, który to jest rok może być, nie wiesz? O, cholera, nieczytelna, nie wyznamy się. 2006-2007 pewnie. No. Pracuje jak nowa. Jak na wiek i brak dobrej obsługi, owczarka wyjątkowo dobra. No a teraz przystąpimy do jej renowacji. Jeśli klient nie nauczy się zasad prawidłowego oszczenia, żadna renowacja niczego nie zmieni.